zarówno przedstawiciel DHL-u. Jak pan oceni to spotkanie? No, myślę, że dobrze. Jeżeli wynik był 9, 8, także 9. 9, no to myślę, że bardzo dobrze. 10 nawet? 10-1? No to bardzo dobrze. Którą formację, którego zawodnika by pan mógł wyróżnić na tle tej rundy? Nie chciałbym chyba wyróżniać. Wszyscy bardzo dobrze grają, wszyscy się spisują. Każdy jeden zmiennik, który wchodzi, zastępuje w 100% pierwszą szóstkę. Także chyba wszyscy bardzo dobrze grają. Jakie plany na najbliższe mecze? No wygrać wszystko. To jest plan. Do końca nie przegrać żadnego meczu, nie zremisować. Bardzo ambitnie podchodzimy. Reaktywowaliśmy po roku czasu. No i mam nadzieję, że fajna drużyna się stworzy.